Hejka na moim kanale. Wykonamy dzisiaj bardzo prościutką opaskę na włosy. Będziemy potrzebować jeden motyw włóczki, igłę do zszycia i oczywiście druty. Zapraszam do dzierkania. Ja użyję włóczki Lana Gatto w składzie 80% merino i 20% kaszmiru. I druty rozmiar 4 mm. Włóczka jest dość cienka, dlatego ja ją złożę podwójnie. Odmierzamy sobie około 70 cm wełenki. Składamy ją na pół. I będziemy nabierać oczka. Na druty rozmiar 4, które są połączone, nabieramy oczka. Nakładamy wełenkę na palec wskazujący i na kciuk. Następnie trzymamy ją w tych dwóch palcach. Odwracamy dłoń. Pierwsze oczko nabieramy w ten sposób. Przeciągamy dwie druty przez nitkę tutaj i wkładamy tak jakby robiąc pętelkę na kciuku. To jest pierwsze oczko. Kolejne oczka już mamy prościej, ponieważ tutaj robi nam się już pętelka na kciuku i tutaj jest nitka z palca wskazującego i tak zaciskamy. Pętelka na kciuku, nitka z palca wskazującego i zaciskamy. Tak nabieramy 32 oczka. Po nabraniu 32 oczek wyciągamy jeden drut. Oczka zostają na drucie lewym. Mamy tutaj pozostawioną nitkę, nie ucinamy jej, będzie nam potrzebna do zszycia opaski. Będziemy przerabiać ściegiem ściągaczowym, raz oczko prawe, raz oczko lewe. Zaczynamy od oczka prawego, następnie lewe. Oczko prawe robimy w ten sposób, nitka jest z tyłu drutu lewego. Drut prawy przekładamy przez oczko na drucie lewym. Bierzemy nitkę, przeciągamy przez oczko i ściągamy z drutu. Natomiast oczko lewe jest wtedy, kiedy nitka jest z przodu drutu lewego. Drut prawy przekładamy przez oczko, przeciągamy przez nitkę i ściągamy na drut prawy. Jeszcze raz. Oczko prawe, nitka z tyłu drutu lewego. Przekładamy drut prawy przez oczko na drucie lewym, przez nitkę, która jest z tyłu. Przeciągamy tą nitkę i ściągamy oczko na drut prawy. Oczko lewe, nitka jest z przodu drutu lewego, drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym, przez nitkę, która jest z przodu, przeciągamy ją i ściągamy na drut prawy. I tak wszystkie 32 oczka. Będziemy zaczynać i kończyć oczkiem prawym, aby opaska na brzegach ładnie się układała. I kończymy oczkiem prawym. Strona lewa, tam gdzie są oczka lewe, będziemy przerabiać na lewo, tam gdzie są oczka prawe, będziemy przerabiać na prawo. Zaczynamy więc od lewego, następnie prawe, lewe. I tym wzorem będziemy przerabiać przez około 48 cm do góry. Także opaska ma bardzo prosty wzór i bardzo szybkie jest jej wykonanie. Jeszcze raz pokażę. Oczko prawe, nitka z tyłu drutu lewego. Drut prawy przeciągamy przez oczko na drucie lewym, przez nitkę, która jest z tyłu, przeciągamy ją i jest już na drucie prawym. Oczko lewe, nitka jest z przodu drutu lewego, przeciągamy przez oczko na drucie lewym, przez nitkę i ściągamy z drutu lewego na drut prawy.
Powoli widać, jak będzie się wykładał wzór. Opaska jest naprawdę bardzo prosta do wykonania. Wystarczy przez 48 cm powtarzać ten wzór, a później ją zszyć. Po przerobieniu kilku już centymetrów możemy zobaczyć, jak układa się wzór. Ta wełenka jest dość sprężynująca. Możemy też sprawdzić, jaka jest szerokość opaski. Jest to oczywiście informacja orientacyjna. Moja opaska ma szerokość 11 cm. Po rozciągnięciu może być nawet 18. To wszystko zależy od rodzaju wełny, jaka jest użyta. Tutaj jest opaska wykonana przeze mnie z innej włóczki. Też ma 32 oczka, natomiast jej szerokość jest 14. Jest przedstawiona w innym moim filmiku. Także spokojnie, wszystko zależy indywidualnie od tego, jaką użyliście włóczkę, jakiej grubości. Ale i tak myślę, że ta szerokość będzie bardzo dobrze wyglądać na głowie. Także dziergamy dalej. Sprawdzamy, ile nam wyszło. Jest 48. Teraz będziemy zamykać. Zamykamy w ten sposób. Dwa oczka razem przerabiamy. Czyli drut prawy przekładamy przez dwa oczka. Bierzemy nitkę, przeciągamy i ściągamy z drutu. Następnie oczko z powrotem wkładamy na drut lewy. I znowu drut prawy przekładamy przez dwa oczka na drucie lewym, przeciągamy nitkę i ściągamy na drut prawy. I jeszcze raz. Drut prawy przekładamy przez dwa oczka, przeciągamy nitkę i ściągamy na drut prawy. Z powrotem wkładamy oczko z drutu prawego na drut lewy i jeszcze raz przekładamy przez dwa oczka, przeciągamy nitkę i ściągamy. W ten sposób zamykamy cały rząd. Po zamknięciu dwóch ostatnich oczek będziemy ucinać nitkę. Zamykamy dwa ostatnie oczka. Ucinamy nitkę. I przeciągamy i ściągamy. W ten sposób mamy zamknięty cały rząd. Teraz będziemy zszywać opaskę.
Zszywamy w ten sposób. Jeżeli uważamy, że któraś strona jest ładniejsza i chcemy, żeby to była strona prawa, to będzie ona od środka. Składamy opaskę, jeden koniec na pół, drugi koniec też na pół. Następnie wkładamy w środek jednego, w środek drugiego w ten sposób. I będziemy zszywać. Mogę jeszcze raz pokazać. Mamy na pół i wkładamy tutaj w środek jednej połówki i w środek drugiej połówki. I teraz będziemy zszywać. Trzymamy w ten sposób, że przez wszystkie brzegi przekładamy nitkę. I tutaj pamiętając, żeby wszystkie brzegi łapać. I zakończamy. Przewracamy drugą stronę. I opaska jest już gotowa. Tak wygląda. Myślę, że wyszła nam bardzo ładnie. Jeżeli dotrwaliście ze mną do końca filmiku, może mielibyście też ochotę zostawić komentarz, czy następny filmik fajnie jakby był z wykonaniem komina, czy z wykonaniem szalika. Może macie jakieś inne propozycje. Będę wdzięczna za wszelkie komentarze. Miłego dziergania!